Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Alana Wake'a. Nie wierzę, że znowu mamy horrorową serię na kanale. Jezus Maria, jak to się źle odbije na mojej psychice. Lecimy dalej, wieczorna publikacja ze względu na oczywiście dalej trwające przeziębienie, ale też dużą ilość załatwień, jeżeli nie oglądacie Spidermana. Powiem wam, oprócz tego, że ja jestem chory, Martyna jest chora, to jeszcze psa mamy chorego, więc musiałem zasuwać dzisiaj do weterynarza. Ciekawostka jedna na początek, którą ja wam opowiem, kiedy wy zostawiacie lajka, jeżeli lubicie tę serię. Chciałem sobie grać na DualSense, bo jest haptyka dostępna w tym Alanie. Wiecie, super wibracje, poczucie deszczu, chodzenia po różnych materiałach, ale nie chciało to działać. I wiecie, co naprawiło cały ten problem? Skonfigurowanie DualSense'a jako urządzenie audio na PC-cie. Tak więc, jeżeli macie tego pada i nie działa wam wibracja, to aktywujcie go. Nawet nie używajcie jako urządzenia. Skonfigurujcie mu tam dźwięk przestrzenny i wyłączcie wszelkie wzmocnienia i nagle magicznie haptyka powróci. Tak czy siak, lecimy przed siebie. Mamy przesłuchać naszych świadków, którzy przegonili kult drzewa w jakiejś tutaj restauracji. Siema, siema, jak tam? Co tam słychać w mieście? Miło tutaj? Fajnie, żadnych morderstw? Oho! Swoją drogą, dowiedziałem się też całkiem sporo na temat Alana jedynki i spróbuję wam to mniej więcej przybliżyć, co się stało w pierwszej części, która nie jest konieczna, żeby się cieszyć dwójką, ale myślę, że na trzeci odcinek obejrzę jakieś pełne retrospekcjum na temat wydarzeń z jedynki, ale krótko mówiąc, to nie chodzi o to, że mamy tutaj tylko i wyłącznie Alana, który ma magiczną umiejętność pisania rzeczywistości, a raczej pisania książek, które się sprawdzają, tylko o to, że gdzieś pod tym jeziorem, pod Cauldron Lake, znajduje się dziwny wymiar, gdzie istnieje istota pozwalająca na przeplatanie się fikcji i prawdy, rzeczywistości. I właśnie Alan poświęcił się na końcu jedynki, żeby wskoczyć do środka tego wymiaru, żeby uwolnić swoją żonę, która została gdzieś tam zamknięta. I to było 13 lat temu, ale ewidentnie w tej chwili Alan, który wtedy zaczął na koniec jedynki i DLC-ków pisać rozdział o nazwie Powrót, chyba realizuje jakiś swój plan, żeby tutaj to wszystko mogło się wydarzyć. Tak więc nie, niekoniecznie w tym jeziorze Alan wpisuje ludzi, którzy z niego wychodzą i są poświęcani. Być może ten mroczny byt, który się tam kryje, ma z tym jakiś związek. Dodatkowo był motyw jeszcze jakiegoś pisarza z lat 70., który wydaje mi się, żeby chronić wszystkich, wypisał z rzeczywistości to, ten cały byt, czy istnienie wejścia do tego wymiaru i wpisał jakby Alana do rzeczywistości. Nie znam szczegółów, ale bardzo chętnie się dowiem i opowiem wam w kolejnym odcinku, tak więc na razie chodźmy w te tajemnice razem, zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Widziałem waszą odpowiedź na pierwszy odcinek, jest mega pozytywna. Cześć! Tak więc seria się wam podoba, kolejny horror na kanale, oczywiście, że zniszczy mnie doszczętnie. Znajdźmy zatem knajpę. I mam nadzieję, że moje gardło znowu dzisiaj jakby da radę, bo nadal nagrywanie w takim stanie nie jest najprzyjemniejsze, nadal zatoki trochę trzymają, nadal spędzam moje wieczory siedząc, kurwa, ubrany przepotężnie w bluzę, żeby jak najwięcej z siebie wypocić choroby, ale to jest tak jak na siłowni, nie? Kiedy jest się przeziębionym, o, tutaj mamy diner. Kiedy jest się przeziębionym, to wiecie, pot to choroba, która płacze. Kawura dla nas? Ojej, jak miło! Ty, kojarzę tego gościa, ja pierdolę. Przecież to jest Lamplighter chyba z Boysów, czy mi się wydaje. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. I też wydaje mi się... No, I wouldn't say no to another. Znam go z jakichś innych produkcji. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Aha, czyli w sumie oni jeszcze potencjalnie gdzieś tam mogą wewnętrznie podejrzewać, że wcale nie byli świadkami, tylko sprawcami, co? Co możecie mi powiedzieć, drodzy wizytatorzy baru? Jesteście, kurwa, mordercami, wszystko z was wyciągnę. Wyciągnę wam wągry z mordy i prawdy z umysłów. Dobra, gdzie są nasi tutaj podejrzani? Czy to oni? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Jezus Maria, taki głodny jestem, a to ciastko tak dobrze wygląda. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. Oho. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal.
No dobra, okej, okay. Chill out. Ja jestem z FBI, a nie lokalnym szeryfem, aż tak was tutaj nie będę grillował. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Dość trafny opis sytuacji. Z tego co wiemy i widzieliśmy. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. A, intrygujące. Dlaczego mam wrażenie, że jest coś, czego nam nie do końca mówią, tak jakby ta laska chciała go powstrzymać przed czymś? Dobra, Bookerowie w takim razie, czas na empatowanie. Cauldron Lake. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Jezus Maria, czy oni tak robotycznie gadają, bo tak sobie po prostu w bezemocjonalny sposób Saga to wyobraża, czy może oni są popierdoleni i coś przejęło nad nimi kontrolę, co by mnie w ogóle nie zdziwiło, bo mamy tutaj miasto i jezioro, które uwielbia wręcz pisarzy i artystów. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Moje tętno szybuje do góry, a ja nawet nie wiem dlaczego. No dobra, intrygujące. Poempatowaliśmy sobie na ich temat. Bardzo mi się nie podoba to, w jaki sposób, powiedzmy, ich wypowiedzi są tutaj intonowane. Niesamowicie robotycznie, jakby opętani wręcz byli. Dobra, różne sprawy mamy, co? Mordy nad Cauldron Lake i śniadaniówki? Czekajcie, tutaj mamy jedną wskazówkę, tutaj punkty zainteresowania. Moment, moment. Mordy nad Cauldron Lake, to jest nasza sprawa i widzę, mamy tutaj jakieś nowe poszlaki, które mogę gdzieś tutaj wkleić. No to wklejmy, nie! A i mam jakieś pytania tutaj zadane? Gdzieś to mogę. Profil zabójcy. Bookerowie opisali wielu napastników w maskach, jeleni, którzy coś intonowali i rozcinali faceta nożem. Mamy to. Okej. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Powiem tak, jestem absolutnie przerażony, może dlatego tętno tak szybuje, ponieważ dostaję ciągle informacje od Lifika, który jest dalej w tej grze, który zwykle ma wrażenie nie jest chicken shitem, jeżeli chodzi o horrory, ale cały czas mówi, że no mimo wszystko to nie jest gra na nocne godziny. Dobra, przesłuchaj świadków w restauracji, to jest jedno, tutaj mamy kult drzewa, kolejne cztery wskazówki, tutaj mamy naszą główną sprawę, okej, okay. Przesłuchanie świadków, sprawdźmy ten kult drzewa. To jest kompletnie jakaś nowa sprawa, dlatego musimy ją tutaj w ogóle rozpocząć. Mamy nasze główne zdjęcie. Przyczepmy. Oj tam, przyskrzynienie kultu. Bardzo ambitny plan. Ciekawe jestem, czy nam się uda. Dobra, coś jest na później, coś jest na później. Maska. My znaleźliśmy tą maskę? Nie. Dużo rozłożonego na stole zaopatrzenia. No tak! Przecież mieliśmy coś takiego. Cel kultu? Co to za sekta, czy kto należy? Nie no, cel kultu. Nie, jak to kurwa? Dużo sprzętu? Kto należy? Co to za sekta? Nie, zachowanie sekty się urodziło teraz. Leży dużo sprzętu, jak długo oni tutaj siedzieli. No, myślę, że mieli zapisaną dokładną godzinę. Dobra, kultyści, co to za sekta? Może tutaj? Tak, przeszło dalej w zachowanie sekty. Skoro ukrywają twarze, nie czują się na siłach, żeby działać jawnie, jaki związek z Deerfestem? Kurwa, no tak. Przecież cały ten Deerfest i te wszystkie jeleniowe tutaj powiązania. Czy mamy śniadaniówki z Casey? Sprawy punktów obejmują informacje na temat przedmiotów zebranych przez Sagę. A, dobra, te śniadaniówki. Przepraszam, to nie tylko będzie miejsce, w którym będę zdobywał itemy do rozwijania mojej postaci? Tylko cała sprawa? Dobra, znalazłem dziwne pudełko, które tu zostawił. Powinnam rozejrzeć się za resztą. Co my tam mamy? Okolice Cauldron Lake i Bright Falls, albo kto je zostawił? No to tutaj mamy okolice Lake.
Niewiele mi to na razie informacji daje, ale próbuję sobie na razie połączyć wszystko, co mam. W notacji napisano, siedzimy w tym razem bohaterko. Co tu chodzi? Kto to tu zostawił? Mam wrażenie, że my jesteśmy w tej chwili aktorami w grze, którą zaprojektował Alan, żeby wydostać się z miejsca, w którym się teraz znajduje. Prawdopodobnie. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Dawaj na naszyjnik. Twój podcast nie ma znaczenia. Czy tam książka? Okej, dwa trójkąciki, poproszę. Thanks. This could prove to be helpful. Powiem wam, na razie się uśmiecham, śmieszkuję, dobrze bawię. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. W takim zadupiu mamy jakąś przyjaciółkę? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. Wait, what? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. Oh, kurwa. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Dlaczego ta Rose wygląda jak taka nader entuzjastyczna ciotka, która prosto w waszą twarz wam powie: oj, no ja wiem, że wasz synek zmarł na raka, no ale to tam chuj, zrobicie se drugiego. No nie, no przecież to nie jest takie trudne. Wejdzie na ciebie ten twój mężuś paskudny, co to kurwa nie potrafi więcej pieniędzy zarobić, niż żeby ledwo wam starczało do pierwszego i se nowe zrobicie, co za ciekie ci. Ja pierdolę, okej, to się kurwa robi interesujące. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Kiedy my się niby poznaliśmy, to chciałbym się dowiedzieć. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. No cóż, sprytne przebranie sobie zatem wybrali. Jebane dni kapusty w Chroboszynie. Dlaczego musiałem trafić na takie dziwne tutaj akurat wydarzenie? Co mamy tutaj? A jukebox się zepsuł. Okej, dobra. Tamci ewidentnie próbują chyba zamknąć gdzieś wewnątrz siebie traumy, które ich spotkała. No cóż, zobaczyć jak ktoś kogoś rozcina nożem w lesie w nocy. No raczej bym się kurwa nie pozbierał. Żadne leki by mnie by nie sprawiły, żebym to zapomniał. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. Piękne porównanie. And no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Powiem wam, kult drzewa, mroczne byty pod jeziorem, to była jedna część zagadki, ale ten motyw, że ta niby nas zna, nasza córka brutalnie utonęła, a my tutaj już jesteśmy po straszliwej tragedii, to zaczyna wchodzić kurwa głębiej niż się spodziewałem. No dobra, przebadajmy to ciało, ale dlaczego mam wrażenie, że gość wstanie i zacznie na nas napierdalać? Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Aha. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true! More the merrier. Have a good one, Sheriff.
Dajcie znać swoją drogą, czy jesteście fanami trochę późniejszych godzin publikacji. Chociaż zresztą mamy zmianę czasu dzisiaj, tak więc i tak będzie. Nawet jak pójdzie o 17, to już będzie ciemno. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ta, no. Znaczy, ja wiem, że ja potrafię odczytywać działania ludzi, mimo iż ich nie znam i nie powinienem mieć o tym pojęcia. Ale ona znała, kurwa, moje imię i wiedziała, że mam córkę. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Dobra, dostaliśmy mapę okolicy. Może się przydać. Nie wiem, jak często będziemy do miasteczka wracać, a jak często będziemy buszować po lasach Orlanu. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Okej, powiem wam, zaczyna się we mnie budować jakieś takie wewnętrzne przejęcie. Jak już mówiłem, jeszcze mamy tutaj lambadę capoeira, tak więc jest chillera, ale też czuję, że... Trzeci, czwarty odcinek zacznie mnie, kurwa, psychicznie składać jak origami. Jest w ogóle też ciekawy zestaw umiejętności. Ciekawy jestem, czy wykorzystamy go jeszcze później. Latarka! Odpalamy światło. No i to jest fajny feeling, jak odpalam latarkę, leciutko pad wibruje. Tak, no, kostnica, moje ulubione miejsce. Mogę wbić tam? Kurwa, ten nas prowadzi do ciała, my się dobieramy do losowych drzwi na naszej drodze. Nie wiem, czy to troszeczkę nie odbiera nam jakby naszego statusu poważnej osoby. No dobra, sekcja zwłok. Chłop wygląda, jakby miał eksplodować zaraz. Co mogła być przyczyną, kurwa, śmierci? Jak myślicie? Może dźgnięcie w klatę? Chociaż oni tam nas, kurwa, postrzelili, dźgnęli gdzie indziej. They did leave something inside his chest. Naprawdę? Twoja reakcja na rozciętą klatkę piersiową to... Aha! Kurwa, Saga, ty jesteś naprawdę bad bitch. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Nie wiem, kto by sobie zrobił tatuaż takich pasów, jakby był dzikim kotem. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water postmortem. Właśnie, nie? Tak jakby zginął, wylądował w jeziorze, a potem martwy ożył, jeżeli ma to sens, i potem został zajebany jeszcze raz. There's writing on here. O Jezus Maria, oczywiście, że coś na tym sercu jest. How'd they manage that? O Boże, no dobra, przeanalizujmy to w takim razie. Tablica dochodzeniowa. Wybierzmy odpowiednią sprawę, zatem kult drzewa, zabójstwo. Lecimy w zabójstwo, już się to naprawdę zaczęło rozwijać przepotężnie. Sekcja zwłok, to rozumiem, będzie inna sekcja. Sekcja. No dobra, i 5 różnych rzeczy tutaj nam się w tej chwili odblokowało. Czy można czegoś dowiedzieć się z ciała? Ciało było przygotowane, można przystąpić bla bla bla, dobra, pierdoły. Nieczytelne słowa na sercu. Co nam to da? Czy zabójcy napisali to na sercu? Jak? Nie mogę rozczytać. Jak to nie możesz rozczytać? To się przybliż, kobieto. Tutaj mamy co? Opuchnięta noga? Przyczyna zgonu. Stopień opuchnięcia wskazuje na długie zanurzenie. Ofiara żyła, kiedy została skrępowana. Czas zdarzenia nie pasuje do opuchlizny. No właśnie, opuchlizna sugeruje, że go związali martwego, ale znowuż stopień opuchnięcia stawów? A nie wiem, to trudno to wytłumaczyć, szczerze mówiąc. Zresztą jak większość rzeczy, które się będą tu działy. Siniaki, rany, obrodne ofiary. Bronił się, dopóki go nie skrępowali. No chyba, że był postrzelony już, kurwa, sparaliżowany. A nie, rozmazany tekst pod skórą ofiary, rytualne pismo. Pod skórą, a niby tatuaż. No właśnie, nie? Oni wyjęli to serce i od razu zdupcali. To nie ma sensu, nie mogli mieć na to czasu. No właśnie, rozerwana klatka piersiowa. No to dobra, no to odpalamy gierkę taką jak na Andrzejki, jak się łowiło te jabłka z misy pełnej wody i prosto do klatki. I wysysamy, no jedyna możliwa taktyka. Przyczyna powstania opuchlizny nieznana, dziwne tatuaże na skórze i sercu. Wewnątrz klatki piersiowej umieszczono kartkę. Uraz klatki to oczywista przyczyna, do środka coś włożono. No dobra, co mamy tutaj? Aha, dobra, po prostu drugą mapę mi odblokowało. To jednak będzie tak mało tych map, co ja będę tutaj się poruszał cały czas? Ohohoho. No dobra, albo jeszcze to się powiększy po prostu później. Dobra. Wyjdźmy z tego. Mogę to jeszcze bardziej? Mogę! O, pogrzebać! Pinceta!
Jakoś trochę przypomina jednego mojego prowadzącego ze studiów, tylko trochę bardziej niebieski. Oj, naprawdę mam taką potrzebę bycia jakby ciszej, kiedy tutaj komentuję tę grę, ale niewątpliwie, jak wiecie, zwykle uśrednione moje gadanie takie, no, medium, to tutaj będę cicho jak gadam. Będę darł pizdę w niebogłos, jak coś mnie przestraszy. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Nie podoba mi się sugestia, że Nightingale bez serca będzie na nas polował. No, wait. O. Co się kurwa wydarzyło właśnie? Sheriff? What the hell? O kurwa, mać. Casey! Holy fucking shit! Chyba zaczniemy poważniej traktować te strony. Didn't see her. Could not see into bright light. Jakim sposobem nas nie zauważył? Leżymy w totalnej ciemności. Co się odjebało? Nasza broń? Światła! Stara się trzymać światła, żeby uniknąć wykrycia przez wrogów. Kurwa, ale mamy tutaj odwrotność! Dobra, nie będzie nas widział w świetle, co? Jezus Maria, okej. Pierwsza konfrontacja z wrogiem, już się kurwa skradać mamy? A czy ja dam radę poświecić? No to chyba trzeba zapierdalać. Dobra, idę. Bezpieczne miejsca będą częściowo uzupełniały twoje zdrowie. Jeżeli opuścisz bezpieczne miejsce lub zaatakujesz, z wnętrza jednego z nich podczas walki staje się tymczasowo niedostępne. O, kurwa, tu była moja broń. Szybko. X. Napierdalamy go. Możesz celować, przytrzymując, naciśniesz, by oddać strzał. Ło! Skurwysynu, prosto w głowę! W środku czego? Zajebało nam szeryfa. Co, przepraszam, ktoś go skreślił z listy bohaterów? Alan się rozmyślił? Stwierdził, a pierdolę, nie będzie szeryfa w tym mieście. Holy fucking shit. O Boże. Ależ ta gra odwraca w ogóle konwenanse na drugą stronę, mam wrażenie. Trzymaj się światła, żeby nie zostać wykrytym. Thank you.
Dobra, moi drodzy, wiem, że klimatyczny jest ten kawałek, ale założę się, że znajdziecie go sobie, jeżeli będziecie tylko chcieli. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Po pierwsze, Casey, bardzo się cieszę, że żyjesz. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Ha, albo za wcześnie chciał nam podać te strony, przez co byśmy się dowiedzieli za dużo. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Tak, no, toksyczna fabryka w okolicy sprawia, że wszyscy mają haluny. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Muszę przyznać, jestem pełen podziwu dla Casey'ego i dla Sagi, że po tym, co zobaczyli, starają się jakoś racjonalnie to, kurwa, wytłumaczyć, a nie po prostu, nie no, kurwa, to nie może być, to jakby musi być udawane. W sensie są w stanie bezpośrednio od razu stwierdzić, że dzieje się coś popierdolnego i nadnaturalnego, a nie próbują jakoś sobie to racjonalizować. Pamiętajmy, to wszystko dzieje się w tym samym uniwersum co Control. Tak więc, kto wie, może tutaj rzeczy niesamowite to dla niektórych codzienność. Sprawdźmy stronicę. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Jezus Maria, no dobra. Nie jestem pewien, czy mi się podoba to, co mi to co pisze o mnie Alan, no ale przynajmniej daje mi to jakiekolwiek wskazówki co do dalszego toku działań. Dobra, poukładajmy sobie w głowie wszystko to, co znaleźliśmy. Saga goni Nightingale'a, tyryryry, return, zaproszenie. Dobra, co mamy tutaj? Radio? A, mogę sobie odsłuchać tych kawałków, czy będzie ich więcej. Ta gra ma taki, kurwa, styl, taki gęsty po prostu klimat i ewidentnie jest tak technicznie, artystycznie sformułowana. Jestem pod wrażeniem, co chwilę coraz bardziej. Dobra, Nightingale zaatakował. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Pytanie tylko brzmi, dlaczego Alan, pisząc to wszystko, wystawia nas na takie zagrożenie? Chyba że po prostu inaczej się nie da. Zaatakowały nas zwłoki! Wykorzystałem jego wrażliwość na światło, żeby się obronić, ale uciekł. Muszę go dorwać, dowiedzieć się, co się tu kurwa wyprawia. Dobra, Sara musiała podążać za Nightingale'em. Czy ja to mogę dopiąć do tego? Mogę, okej. Okay. Kolizja? Co? Te strony to jakiś bełkot. Pewnie się dowiemy, czym jest dokładnie kolizja. A tutaj? Z tekstu na stronie wynika, że Nightingale wrócił do Cauldron Lake i jest opętanym. A, jak często się tutaj ta nazwa opętani pojawia. Czekajcie, bo jeszcze mamy w innej sprawie coś dodatkowego do rozkminienia. Kult drzewa. Cel kultu. Tutaj ile mamy jeszcze? Kult drzewa odprawia rytuały tworzące potwory. Nie jestem pewien, czy to jest ich główny cel, ale kto wie, może oni tutaj są fabryką produkującą opętanych. Rytuał sekty, na czym polega? Nie umiem tego wyjaśnić, jak oni to robią, co się u licha dzieje. No, to jest mniej więcej to samo, co ja mam w głowie. Ciało pokryte pismem, strona znaleziona w klatce piersiowej. Kto wie, może właśnie te tatuaże sprawiają, że oni wracają do życia, ale w taki inny sposób? Nie wiem. Może serce zastępują jakimś jądrem ciemności, albo właśnie stronicami. I póki tam są, to oni są nieaktywni, bo odpalił się dopiero jak to wyjęliśmy. Albo raczej jak przeczytaliśmy, co zrobi. Nie wiem, tyle rozkmin. Tekst wytatuowany na ofiarach. Strona maszynopisu znaleziona w środku. Pismo ma tu jakieś znaczenie. Dobra, był jedyną ofiarą, która stała się potworem. Coś... tak, to prawda. Czekajcie, cel kultu? Nie, był jedyną ofiarą. Na czym polega rytuał? Coś jeszcze ichniejszego. Jego morderstwo pasuje do innych ofiar, dlaczego one też nie zamieniły się w potwory? Nightingale jedyną ofiarą zmienioną, dlaczego? Ofiara kultu przeistoczyła się w potwora. Nie, przepraszam. Może na czym polega rytuał? Kurwa, też nie? Cel kultu? Tak, cel kultu. Sama bym w to nie uwierzyła, gdyby nie zobaczyła tego na własne oczy. Muszę się w to wgryźć, musi być wyjaśnienie. Naszyjnik kultu z symbolem trójkąta. Kto należy? Nie, cholera jasna. To gdzie to mogę wcisnąć? Co to za sekta? Co to za sekta? Symbole sekty.
Biżuteria może być subtelną oznaką przynależności, ale to nie jest subtelne. Oznaka dumy? Dobra, wychodzimy zatem. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. No dobra, wychodzimy stąd. Wytrop Nightingale'a nad Cauldron Lake, oczywiście, kurwa, że musimy iść teraz tropić martwego trupa. Znaczy żywego trupa. Sheriff Breaker disappeared. Przepraszam. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Przepraszam, dlaczego wy tak z absolutnym turbochillem reagujecie na to, co się tutaj odjebało? O, wystraszyły was ciała, kurwa! Leży tutaj jakaś martwa kobieta! Nightingale's heart was missing. I to jest cała wasza reakcja? He's dead. Jakoś to skomentujecie? Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof, he's gone like magic. Magic's not real. Ooh, coś znajdujemy. Rat, Mulligan, no Thorn. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. Oni chyba naprawdę zostali zastępcami szeryfa w ramach jakiegoś programu pomocy młodzieży upośledzonej. Ja nie wiem, czy oni po prostu są zaprogramowani na bycie debilami, tacy się urodzili. Nie wiem, co ja mam o tym myśleć w ogóle. Mogę przeładować sobie teraz broń? Nie. No ale dobra, okej, nie będę tutaj wnikał w to, dlaczego wszyscy z takim chillem podchodzą do obecnych wydarzeń. Po prostu to chyba nie mają innego wyjścia. Muszą się pogodzić z tym, co widzą, ale mamy tutaj jakieś, proszę, proszę. Na szyjnik kultu klucz do skrótu. Kurwa! Czy ja nie mówiłem w każdym jebanym horrorze, że musi być potrzebny przecinak? Tutaj też, kurwa, będzie potrzebny przecinak. Jak nic? Widzicie to gówno? Będzie potrzebny przecinak. Jak się zarządza tutaj ekwipunkiem? Gdzie jest jakieś menu ekwipunku? Nie tutaj, nie tutaj. Czekajcie. Może dolna część touchpada? Nie, tutaj mamy to. Pyk. Ulepszenie broni? Też nie. Jak się zarządza ekwipunkiem? Czekajcie. Trójkąt, trójkąt, sprzęt i przedmioty. Fragmenty maszynopisu, na szyjnik, tutaj mamy sprzęt. Mamy amunicję do pistoletu, lekarstwa, zestaw baterii. Oho, nie! Bateria do latarki, kurwa. Ty, tu ja pierdolę, nie będę jej używał w ogóle, jak jej nie potrzebuję, bo się zaraz z ręką w dupie odnajdę. Plaster przywraca dużo życia, leki przywracają niewielką, a z biegiem czasu dodatkowe. Dobra, czekajcie, bo te drzwi otworzyłem, to przeszukałem, ale jeszcze tutaj zdecydowanie musimy wrócić. Przebiegnijmy sobie obok tych, jakby nigdy nic, a to jest zamknięte. Nie ma tu jeszcze jakiegoś innego pomieszczenia. Teraz jak wiem, że mogę szuflady przeszukiwać, to sytuacja ulega totalnej zmianie. Dobra, lecimy. Chociaż jakbym miał strzelać, to czekajcie, czy ta latarka się zużywa, kiedy my, powiedzmy, po prostu sobie łazimy? Nie, nie wydaje mi się. Coś czuję, że będę mógł jakoś fokusować latarkę. Zresztą tak jak to często bywa i dopiero wtedy się będzie ta bateria zużywała. God fucking damn it, dobra. Powiem tak, zaczyna się do mnie kleić aż gęstość tej fabuły. Tak no, przynajmniej jeden ma zawsze w drugim oparcie. I to takie oparcie w stylu, ty kurwa, co się tutaj dzieje, nie ogarniasz? To ja też nie ogarniam. Telewizor, wycieczki przygodowe. Ej kurwa, dobra, wyjdź z tego. Oh no, a bear. Help. Ja pierdolę. Normalnie jakbym widział aktorów na TikToku. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. Dobra. No chłopaki, mam nadzieję, że jeżeli wybiorę waszą firmę do zorganizowania mi wycieczki i przepraszam, spotkamy niedźwiedzia, to spuścicie mu dokładnie taki sam wpierdol i ja zadbam o to, żeby w umowie, którą podpiszemy, się to znalazło. Dobra, ten sobie coś tam pisze, ja im okradam szuflady, bo czemu by nie, kolejne leki, czy tam opatrunki. Jezus Maria, no tak, w końcu survival horror. Nawet z tego, co się dowiedziałem, jest tutaj element zarządzania ekwipunkiem. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Przed chwilą, kurwa, was szeryf zniknął! Ludzie umarli w piwnicy! Macie wyjebane? Koniec kowy, robisz nowy. Po raz trzeci w tym tygodniu przychodzę na nocną zmianę, nie ma w ekspresie kawy. Aha, koniec kawy, goddammit. Chet, przykro mi to mówić, ale trzeba mieć twarz, na której da się zapuścić brodę, żeby móc używać olejku do brody. Co to za pierdoły?
Jestem waszą sekretarką, przypomnienie, komputer w recepcji. Jakie te straszne pierdoły, lokalny grill. Do czego wy kurwa używacie komputerów na tym posterunku policyjnym? Do byle gówna chyba. Walter? Aha, okej, dobra. Słuchaj, kolego, pomógłbym ci, gdyby nie to, że nie jestem w stanie ci pomóc. Obawiam się, że wszyscy, którzy będą zamknięci za kratami za pomocą klucza albo, nie wiem, karty magnetycznej, długo nie pożyją, bo nie będą mogli spierdalać. A co mamy tutaj? Ratatata. Wiem, że ktoś z was kradnie papier... Aha, okej. Okay. Przecież to biuro szeryfa, nie kradnijcie papieru. Co za świrli czy rolki papieru toaletowego? Chyba masz za dużo wolnego czasu. Kurwa, myślałem, że to jakaś kluczowa informacja będzie dla mnie, ale nie. Ktoś dosłownie podpierdala papier toaletowy. Dobra, wydaje mi się, że zbadałem już cały ten posterunek. Chociaż nie, przepraszam, tu mogę wejść? Kurwa, no to co, może oknem na zewnątrz damy radę? No cóż, to jedyne, co mi chyba pozostaje teraz, to zadupcać do mojego samochodu i obczaić, co się dzieje w tym lesie. O nie, jeszcze jeden pokój. Dzień dobry panu. Co wiesz o demonach z Cauldron Lake? Nic nie wiesz? Okej. Okay. Nie sądziłem, że cokolwiek będziesz wiedział. Pomieszczenia, wszystko jest zamknięte, otwarte, przez okno tu nie wyskoczę. Dobra, idziemy na zewnątrz. Będziemy Hey, how you doing? No, trochę popierdolone rzeczy się dzieje. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Zaraz się okaże, że nikt nie odbiera. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Powiem wam naprawdę. Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. Oh. It's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Wcale nie podejrzane. Ty, wiesz coś o kulcie? Nie, nic nie wie chyba o kulcie. Gdzieś to mogę na pewno podpiąć, tylko się zastanawiam, gdzie? Tutaj? Graffiti z trójkątem w całym mieście, symbole sekty. Podpinamy zatem. Nie wiem, czy to nam pozwoli później jakiekolwiek mieć profity z tego, że tak dobrze to dochodzenie prowadzimy, ale to się dopiero okaże. No piękne to miasteczko, muszę przyznać, bardzo ładnie tutaj. Aha, przepraszam, ta miejscowa to jest większa niż mi się wydawało w takim razie. Posiadłość, centrum odnowy, Bunker Woods, dobra. No cóż, na razie to chyba wsiądziemy w takim razie do auta i będziemy wracali tam, gdzie byliśmy poprzednio. Na szczęście mamy klucz do skrótu. Ale coś czuję, że to za bardzo mojego humoru nie poprawi. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Czy rozejrzałem się po mieście? No nie mam ochoty teraz sobie zwiedzać kurwa miasta. Mamy trochę ważniejsze rzeczy do roboty. Więc jedziemy do Cauldron Lake i w pizdu. Mam nadzieję, że będę miał okazję tutaj jeszcze wrócić. No na pewno mamy tam zamknięte pokoje. Kurwa jebane szczypce czy tam przecinak do metalu będę musiał znaleźć. I know why Nightingale was here 13 years ago. Oho. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Ha ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York, some of it at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ja nie wiem, czy my taką już znieczulicę mamy po pracy w FBI, ale naprawdę niezwykle wychillowany się wydaje zarówno Casey, jak i Saga. O, tu jakiś nowy pojazd zadokował, co? I nie ma jeszcze nocy, ale coś czuję, że jak tylko wejdziemy do lasu, to słońce spierdoli w hen.
Return 2, serce. O Jezus Maria, co? Serce ciemności, serce kurwa mroku? Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Oh, Boże, Boże. Nightingale where it was killed. No dobra, moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek. Jak widzicie, kolejny będzie absolutnie kluczowy dla przetrwania mojej psychiki na przyszłość, bo dopiero teraz jesteśmy faktycznie wdrożeni. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Ja uciekam. Pa, pa.